Proszę tak nie trzaskać drzwiami. A, sorry. Pan Sebastian? Nie, Brian. Ale Sebastian zamawiał. Dokąd jedziemy? No przecież tam kolega podał. Katowicka? Nie, Katowicka 38, co pan? Zapinamy pasy. Nie no, poważnie. Poważnie. Ale muszę? Tak. Z tyłu muszę? Tak, bo pan zapłaci mandat. Ja pierdolę. Ale pan marudny. Duży ruch dzisiaj. Średni. To co? Opłaca się panu ten Uber, czy nie? Jak się jeździ, to się opłaca. Jak się siedzi, to się nie opłaca. A długo pan dziś jeździ? 11 godzin. 12 godzin? To tyle możecie? Możemy. A wiesz pan co? Bo mnie to zamówił kolega, nie? Ile tu się płaci? To już jest zapłacone. Wszystko idzie przez internet. O, to pojedziemy do mojego kumpla. Możemy zmienić adres? Dobrze, pojedziemy, ale wie pan, że cena się może zmienić? A, spoko, ja się dogadam z Rzymeczkiem. Gdzie skręcamy? W prawo, w lewo? Prosto. Albo nie, dobra. Tu, tak, tu w prawo. W lewo. Nie, w prawo. Jak to w lewo? Gdzie pan jedziesz? Nie w to lewo, tam, prosto mnie. Tu w prawo. Nie w to lewo. Miał być prawo. No i gdzie pan jedziesz? Tutaj w lewo. O, tu w lewo i stań se tutaj. No siema Stefan, mam prywatnego kierowcę. Tak, jestem u ciebie pod klatką. No przychodź. No tylko pospiesz się, bo pan nie lubi czekać. No cześć. Kolega zaraz przyjdzie. Stoimy 10 minut już. Przecież ja mam inne zlecenia. Spokojnie, mordko, zaraz przyjdzie. Nareszcie. Mówiłem, żeby drzwiami nie trzaskać. No sorry, tak. Nie będziemy. Nie, Stefan? No pewnie. A, bym wszamał takiego kepsa z dodatkowym mięsem. No, ja też bym op***ił. Panie, tam za rogiem jest keps. Poczeka pan 10 minut, zjemy sobie fajnie. Nie można na imprezę na pusty żołądek iść. Nie będę czekał, mam inne zlecenia. Kebab! Cisza! Nie będzie żadnego kebaba! Wiesz co, Stefan? Nie wiedziałem, że ten kierowca jest taki niemiły. No. A ty się dobrze czujesz? Średnio. Co ci jest? Hopie. Niedobrze mi. Panie kierowco, proszę się zatrzymać, kolega będzie żygał. Proszę się zatrzymać, szybko! No siema mordko. Co? Jakie 50 zł? 50 zł? Mówiłeś, że będzie 10.